Tomku, dobry dzień dla olsztyńskiej siatkówki. Podpisanie umowy z Galerią Warmińską. Długo wyczekiwany sponsor przez Ciebie? No na pewno tak, dlatego że tak sobie jadąc nawet tutaj do telewizji myślałem, że tylko trzy firmy w historii AZS-u, czy potem spółki, jakby współpracowały z nami na tak dużych pieniądzach, na takiej kwocie. Wcześniej PZU, Indykpol i Mlekpol, i właśnie Galeria Warmińska to taka firma, która no, dosyć spory zastrzyk, czy nawet duży zastrzyk finansowy nam przekazuje, dlatego jest to taki, no, można powiedzieć, ważny dzień dla AZS-u, dla historii siatkówki w Olsztynie. 25% całego budżetu to jest spora suma, która pozwala Wam może nie normalnie funkcjonować, ale myśleć o przyszłości w dobrym świetle. No tak, rzeczywiście podczas konferencji pytano mnie o te kwoty. Ja nie lubię mówić o pieniądzach, rzeczywiście jest to 25-30% naszego budżetu. Nasz budżet wynosi 3 miliony 800, więc łatwo sobie 3 miliony 800, 3 miliony 900, więc łatwo sobie jakoś to policzyć, jakie to mniej więcej są środki. Jest to duża kwota. Poszukiwaliśmy takiego sponsora, dlatego że ta umowa pozwala nam właśnie zabezpieczyć cały budżet, który był planowany od lutego właściwie, gdzie od lutego myśleliśmy już o nowym sezonie, trwały poszukiwania zawodników i jakby zaplanowaliśmy już ten budżet i stwierdziliśmy, no, że potem rola zarządu, nie tylko zarządu, ale i władz spółki, aby poszukiwać kolejne firmy, żeby ten budżet zabezpieczyć, no powiedzmy w 100%. Lech Chudy dzisiaj na konferencji, po konferencji mówił, że umowa na rok z opcją przedłużenia na kolejne lata. Macie ciężkie zadanie przed sobą, żeby dalej przekonywać Dariusza Miłka i Libre i Galerię Warmińską do tego, żeby inwestować w siatkówkę. No ja myślę, że większa rola teraz dla trenera i dla drużyny, dlatego że o swoją działkę w pracy, mówię o pracownikach klubu, nie boimy się, wiemy, że w tej chwili chłopacy, zawodnicy mają wszystko zorganizowane na dobrym poziomie, organizacja meczów myślę, że też będzie na dobrym poziomie i teraz w zasadzie wszystko w ich rękach, tak można to powiedzieć, że ta liga będzie na pewno ciężka. W nowym sezonie jest 14 zespołów, więcej meczów, środa, sobota często się gra i w zasadzie weryfikacja jakaś będzie tego wyniku sportowego. Na pewno na ten wynik sportowy jest bardzo ważny, bo każdy chce się promować poprzez zespół, który gra dobrze i który odnosi sukcesy, a nie przez zespół, który przegrywa i który no nie odnosi sukcesów. Także mamy świadomość tego, że będziemy bardzo, bardzo wnikliwie obserwowani przez Galerię Warmińską, przez pana Miłka, przez pana Chudego i będziemy się starali, żeby ta współpraca była jak najlepsza, żeby przyniosła korzyści dla nas też w następnych latach. Ja na pewno nie rozmawiałem jeszcze z siatkarzami o tym, pomimo tego, że wiedzieliśmy, że jest podpisanie umowy dzisiaj, to w poniedziałek na obiedzie z siatkarzami nic im o tym nie mówiłem. Natomiast myślę, że po okresie przygotowawczym przed samą ligą spotkamy się na kolacji z prezesem klubu, z rektorem Góreckim i wtedy pewnie też opowiemy ich o celach i o tym, żeby mieli świadomość, że walczą nie tylko o ten rok, ale i o swoją przyszłość. No właśnie, mówisz 3 800 000, to jest spory budżet. Tak się trochę śmiałem z Lewiego Cabrala, który jak przyjechał tutaj mówił, że on przyjeżdża po to, żeby walczyć o miejsce nawet czwarte, a tutaj z takim budżetem to chyba realnie pozwala myśleć o tym, żeby namieszać bardziej niż w poprzednim roku. No jest kilka spraw, które muszą ze sobą zgrać, żeby ten wynik był jak najlepszy. No, muszą nas omijać kontuzje, musimy sami na siebie patrzeć i dobrze grać. Jest kilka zespołów, poza oczywiście najlepszą czwórką, gdzie budżety, o tym się mówi, mają powyżej 10 milionów i tam w zasadzie sportowo-organizacyjne, no ciężko z nimi konkurować. No, zdarza się, chyba w ostatnich latach się zdarzyła jeden raz sytuacja, że z tej najlepszej czwórki z Krabeł Chatów wypadła poza czwórkę, w jej miejsce Delekta tamtejsza Bydgoszcz skoczyła. A tak no, w ostatnich latach no, ciężko z tą czwórką walczyć. Natomiast są zespoły jak Lotos Trefl Gdańsk, który ma dużo większy budżet od nas. Jest Transfer Bydgoszcz, jest zespół z Radomia i pewnie z Lubina, który też ma większy budżet od nas.
i to są zespoły, które na pewno będą walczyły, myślę, o tą pierwszą ósemkę. No i weryfikacja będzie na pewno na boisku, kontuzje, wiele rzeczy ma na to wpływ, żeby to obronić to piąte miejsce. Jakoś taki smutny, przygaszony jesteś, a jest okazja naprawdę do radości po tych latach ciężkich, nawet bardzo ciężkich, o czym przekonałeś się doskonale, jako ratownik nawet w pewnym momencie, ratownik klubu. To teraz można otwierać szampany? Są powody do świętowania? No na pewno, szampana na pewno otworzę jutro, bo jest moja rocznica ślubu z żoną, także z żoną się napiję szampana, ale może z okazji właśnie mojej rocznicy ślubu. Ale tak mówiąc poważnie, no to nie, cieszę się bardzo, na pewno nie tylko ja, ale i władze i uniwersytetu na pewno, i pan rektor Górecki, i członkowie Rady Nadzorczej, i myślę, że też władze miasta i województwa, bo tak jak wspomniałem na konferencji, słowa podziękowania należą się panu prezydentowi Olsztyna, panu Piotrowi Grzymowiczowi, bo bez niego by tej umowy, podejrzewam, nie byłoby dzisiaj podpisanej, bo to on doprowadził do spotkań naszych wcześniejszych z prezesem Chudym jakiś czas temu. Spotkaliśmy się i raz, i drugi raz, rozmawialiśmy o wizji zespołu, o naszych wspólnych celach, i prezydent uczestniczył w tych spotkaniach, także na pewno pomógł tu dużo i tu, tak jak ma możliwość, to składam podziękowania panu prezydentowi.